Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w kolejnym odcinku z Foundation. Odcinek za odcinkiem. Po prostu tak ta gra mnie wciągnęła, że robię teraz odcinek za odcinkiem. Powiem wam, że tych odcinków jest sporo, także nie musicie się martwić. Wszystko jest wrzucone tego maksymalna ilość. Znaczy ogólnie duże ilości są tych odcinków, także no. A tak poza tym zrobimy screenshota. No. Bo też na odcinki w końcu, hehehe. Nie, wziąłem zły przycisk. A chodzi mi Cicil U i... O. Nice. Dobra, zrobiłem, kolejne są... Sorry, akurat coś mnie swędzi i muszę na chwilę zatrzymać mówienie. Da, przestań się tam zalecać do nich. I zajmij się czymś pożyteczniejszym. Bóg sprawił, że my tu jesteśmy. Wiadomość od władz kościelnych. Władze kościelne dostrzegły twoje oddanie Bogu i darzą cię większym szacunkiem. Sufcio. Czyli budowa kościoła nie poszła na marne. O, mogę też dzwony. Częstotliwość dzwonka tygodniowe. Rodzaj dzwonka. Jasność. Dzwony i mogę wybrać ton. Opóźnienie, ilość uderzeń, niech będzie 5 uderzeń. I w takim tempie będą i okej. Brak dostępu do żywności, jak to? Jak to? Żeby żywność się kończyła? Jedna jagoda, o panie. Jagody się kończą chyba. Albo mi się tylko wydaje. Chociaż też tak może być. Dlatego trzeba będzie się powoli zająć sprzedażą nie tylko jagód, ale też ryb. Dlatego mamy. Proszę bardzo. Chatę rybacką. Budujemy jedną chatę rybacką i zbudujemy jeszcze drugą, bo tutaj jeszcze są rybcie. O, i tutaj będzie druga chata rybacka. I trzeba będzie zbudować kolejny spichlerz. I spichlerz kolejny postawimy gdzieś... Tutaj. No, widać, że wszyscy pracują pełną parą, aby to wszystko działało. Jak tam w ogóle osiedlenie? No więcej terenów by się przydało dać pod osiedlenie. Ogólnie będę budował kolejne farmy, ale ja je będę budował na innych terenach, tak sobie myślę. Chociaż tutaj można by było wybudować to, ja to tymczasowo oddzielę. Tutaj będę budował kolejne faremki. Tutaj będą tereny pod mieszkania. Także no, trzeba będzie potem wysłać tutaj drwali, żeby się zajęli cięciem tutaj drzew, ścinaniem dokładnie. Dlatego potem usunę im tutaj... Dlatego im potem usunę tam terenów do pozyskiwania. Chociaż mogę zawsze im chyba jakoś kazać, żeby usunęli to drzewo. Mi się wydaje. Nie, nie mogę wcisnąć. Awans dostępny, właśnie. Ale ja nie będę ich, tylko będę zacznę od chłopów. Bo to są mieszczanie. Mieszczanami się potem zajmę. Na razie to chcę głównie chłopów awansować. Już oddalam. I mam za zadanie zbudować drewniany dożon. Drewniany dożon potem zbuduję. A na razie dekoracje w mojej wiosce są potrzebne. A, mogę takie krzewy budować. Chyba.
Nie, grzeby, dobra. To teraz tak. I jedne drzewko, i drugie, i trzecie. I tutaj czwarte, i piąte. I tutaj jedno drzewko. I jeszcze to, to, to i to. I jakoś to będzie wyglądało. Dobra. O, proszę, chata rybacka gotowa? Tak. Rybak. Tutaj on kończy i też trzeba będzie wziąć rybaka. Jagody i ryby. I tutaj też damy jagody i ryby. A, bo tutaj też są jagody i nikt nie zbiera. Dobra. No to lecimy dalej. Z jagodami. O, już spichlerz prawie gotowy. No, dużo osób do roboty trzeba będzie wziąć. Dobra, stąd weźmiemy jedną osobę. Kacuch, schodzisz, a wchodzisz tutaj. Tutaj, tutaj też nam się przydadzą jagody i ryby. Sprzedajesz jagody? Tak, sprzedajesz jagody. Jest teraz większe zadowolenie. Nice. Ale mi się wydaje, że jeszcze jedną chatę rybacką zbuduję, bo tutaj też są rybcie, pypcie. O. I proszę, jak to ładnie wygląda wszystko. Jak tu sobie pracują. Tutaj magazyn. No, a wracając, budujemy teraz dożon. A dożon zbudujemy gdzieś przy plaży, żeby to tak wyglądało, że pilnuje całej pan wyspy. A to gdzie ten dożon ja miałem? Tak, tutaj. Ja chcę jakieś zrobić schody. W sumie nie jest to głupi pomysł. To z której strony? Albo nie. Albo nie z tej, tylko z tej. O, i teraz to ma sens. O. That makes sense now. O, w taki sposób go postawimy. Wieża, nasada. Na czym się różni? A, na bogato weźmiemy. To nam zabroni. I tu jest pozycja gościa. On będzie stał gdzieś tutaj, przed wejściem, o. I tutaj przed tym wejściem będzie tutaj bramka. Oczywiście trzeba jeszcze zbudować część mieszkalną dla moich tutaj moich kochanych i żołnierzy. Chociaż o, tutaj to ustawię bardziej w ten sposób. To ustawię bardziej w ten sposób. Komin z tej strony. Nie chciałem usunąć. To chciałem w jakiś... O, w taki sposób postawić mogę w sumie. O, komin. To postawimy w taki sposób. W sumie to możemy obrócić. Tak. Teraz to trzeba wszystko znowu ustawiać. Tak. I tak. Brak dostępu do usługi. Spokojnie, spokojnie. Wszystkim się tu człowiek zajmie. Tutaj będzie miejsce do ćwiczeń. O. Nice. A, nie zbuduję do żony, bo przecież najpierw muszę zbudować most. No właśnie. Dobra, to już damy wam za zadanie budować ten most. Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej. Wszystki dostęp do wody.
Rybak. Rybak. Tragarz. Tragarz. Rybak. Ryby mamy w ogóle jakieś? Jest. 30 ryb. Ty możesz się zająć w sumie sprzedażą ryb. To nie jest zły pomysł. A ty byś się po prostu zajmował sprzedażą jagód. No. I jest pięknie. A właśnie, gładkie kamienie przecież mogę sprzedawać. Zapomniałem całkowicie. Gdzie to jest moje handel? Gładkie kamienie. Tylko czy oni chcieli gładkie kamienie, czy ktoś inny nie chciał gładkich kamieni? Tak, kupują za 6. Jeden kamień gładki za 6. No to 5. Sprzedaż. I gotowe. Chyba będą musiał zbudować kolejny tartak cieśli. Bo oni chyba sobie sami nie poradzą. No to co? Produkcja zasobów, tartak. I bum. A nie, terytorium z zewnątrz. Stuwa, brakuje hajsu. Dobra, to tymczasowo tak sobie będziesz stał. A, i też tutaj marnują się deski. Brak dostępu do żywności. Jak to? Jak to nie masz dostępu do żywności? Żywność minus 25%. Nie masz dostępu? Dobra, trzeba będzie więcej tych pobudować. Marketorów. To market jeden będzie w tym miejscu w takim razie. Tutaj. I tutaj. I... nie coś takiego, tylko coś takiego. I może zrobimy to bardziej w ten sposób. I to postawimy wtedy w ten sposób. A to postawimy troszeczkę w inny nieco sposób. Czyli tak jakoś tak. Tu będzie tak po prostu to stało i nie wiem, ławkę. O, będą mogli sobie przysiąść, jak będą już zmęczeni robotą. O, i gotowe. Kolejny stragan. Hajsu mam wystarczająco. No to kolejny poumyl. A, bo tu ryby łowisz, dlatego takie dziwne dźwięki słyszę. 10. Jagód 24, 8, a przypadkiem spację wcisnąłem, dobra. Dobra, więcej jagód produkować, trzeba będzie kolejne miejsce na jagody zbudować. O, proszę. I tutaj pracują nad zbiorem jagodów. I tutaj też trzeba będzie zrobić miejsce nad zbiór jagód. Wytwarza ser z mleka. Okej. Okay. To też będzie wszystkim zajmowane, ale na razie... most. Wszystko to jakoś idzie. Coś mało domów, mam wrażenie. Mają domy? No nie, niektórzy nie mają domów chyba. Strefa komfortu. No przecież chyba jest. Mnóstwo z miejsc pod... No właśnie. To czemu się nie budują? Coś dla mnie to dziwne jest. Powinny się budować, a nie budują. Dostęp do wody. Też by się przydał większy. Wysłannik zbliża się do twojej wioski. Okej. Okay. Pewnie wojsko, jak mniemam. Ale ja tymczasowo ci wojska nie stworzę. Bo mostu nie mamy. Tam jest woda, więc kolejne miejsce na wodę mógłby być
tutaj niedaleko. O, tu. I miejsce na wodę mogłoby być tutaj. O. Jedno obok drugiej, żeby to... O, jest wysłannik. Mój panie, musimy wybrać, komu chcemy pomóc. Zostać 5 chleba. Zatrzymam dla siebie, bo nie mam. Troszek biegnie przez całe miasto. To wszyscy tutaj po wodę idą. Trzech nowych mieszkańców. Kolejna chata zbiera... O, jest, dobra. A w ogóle wy zbieracie? Jest pozyskiwanie tutaj? Jest pozyskiwanie, dobra. Myślałem, że nie ma. O panie, ile tutaj tej roboty. Tutaj jest. A ja się dziwię, że nikt nie ma pracy. Sprzedaż ryb idzie zapasem. A tutaj... Dobra, tymczasowo potrzebuję większej ilości mieszkańców. Dobra, zobaczmy, gdzie tu nie ma. Okej, w tych miejscach nie ma robotników. Ale to jest bardzo pomocne, bo wtedy wiem, gdzie muszę przydzielić ich. Czymś się zajmujesz, mój kolego? Bada złoże. Czesławie, gdzie ty jesteś? Tutaj badasz złoże. Okej, kamień. Złoże kamienia. To ja cię wyślę do kolejnego badania. Do badania tego. Ale kamień się przyda. Nie będę musiał go zbierać w ten sposób. Awans, 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 awans. Tylko będę... O, no i już. Na dziś wystarczy. A coś nowe mieszkańcy przychodzą? Chyba? Nie, to jest mój stragarz. Znaczy, nie stragarz, tylko mój... A nie... Idzie tutaj do nas z innej wioski. A masz ze sobą jakichś ludzi, którzy chcieliby przyjść? Nie ma? Masz? Nie, zero osadników. Szlak. Niska imigracja, tereny mieszkalne. Problem z terenami mieszkalnymi, powiadasz, przyjacielu. Ale nie powinien być. Jest tutaj mnóstwo miejsca pod domki. No właśnie, o, proszę, już się budują. O, panie. Baza 500, jeszcze dwór szlachecki daje 150 więcej. Miesięczny raport. Handel i rynek. Utrzymanie duże. No to może być problematyczne. A, osadnicy nie mają miejsca do zamieszkania. Jest studnia i zobaczmy, jak teraz z strefami mieszkalnymi to. No i teraz powinni mieć gdzie zamieszkać. Czekajcie, bo ktoś do mnie napisał. Dobra. Brak materiałów do budowy. Nie, brakuje desek. Szlak. Ojej. Teraz to trochę problematycznie jest, bo oprócz tego, że nam brakuje desek, to nam jeszcze brakuje... Brak dostępu do komfortu. Or, jej, jej, jej. O, kolejny taki dom. O rany, mnóstwo tych domów. Brak dostępu do usługi, jak to? A, bo wy nie macie blisko do kościoła, wy macie daleko. No mógłbym niby zbudować tutaj kościół. O. No teraz to jest problematycznie.
To jest teraz dopiero problematycznie. Dobra, niech będzie, macie. Będziecie mieli tutaj obok kościół. I go zbudujemy gdzieś tutaj. To będzie mniejszy kościółek, gdyż większy jest tam. Dlatego będziecie mieli taką dekorację. Będziecie mieli coś takiego. A wieżę będziecie mieli obok. Gdzieś tutaj. Będzie mniejsza. Troszeczkę. Czy ona jest tak duża jak tamta? Chyba nie jest, ale zawsze mogę ją zmniejszyć. O. I buduj. Tu będzie mniejszy kościółek. A jak tam moi robotnicy sobie radzą? No jakoś radzą. Mogę zatrzymać budowę tych części. Żeby aż tak dużo desek nie marnowali. Teraz dechy to potrzebny nam surowiec, jak i osadnicy. Ale oni nie przychodzą. Najwyżej jacyś tragarze, handlarze i tak dalej. A nie, idą. Proszę. Ilu? Dwóch. Lepiej dwóch niż żaden. Rany. Ja nie wiedziałem, że taki będzie problem z deskami. Ja myślałem, że jakoś sobie to poradzi, skoro mnóstwo drewna jest, no ale w sumie na trzech cieśli to sobie nie poradzi. Ale zaraz będą mieli pomoc. Ale w sumie jak handluję jeszcze deskami? Deski. Czy ja chcę się pozbyć desek? To jest dobre pytanie. Czy ja chcę się pozbyć ze sprzedaży desek albo zmniejszyć? Nie no, muszę zmniejszyć, bo to jest masakra. 6? Może 6 przynajmniej. Będę sprzedawał. Mam więcej terenów. Noise. Tylko pytanie, które chcę odblokować. Czy ja chcę odblokowywać teraz? Może jak zbuduję dungeon dostanę. Nie no, dostanę. No dobra, będzie. To zostawimy na potem. Na pewno będę chciał to później zciąć i... Dwaj nowi osadnicy, dobra. Od razu do tartaku. Od razu, let's go. Do tartaku. Potrzebuję ludzi tam. Jeden osadnik nie ma miejsca zamieszkania. No to spokojnie, to się tym wszystkim na spokojnie zajmiemy. Akurat tak się składa, że pokupiliśmy terenów. Które mogą sobie osadnicy na spokojnie wykorzystać. Poza tym sprawimy, żeby to jakoś ładniej to wszystko wyglądało. O, jedno. A. I drugie drzewo. Trzecie drzewo. No, co jest? A, bo pieniędzy mi brakuje, dobra. No i gotowe. Kilka drzew może akurat sprawi, że jakoś bardziej będą oni chcieli tutaj mieszkać. Bo na razie to jest masakra. A w ogóle nie patrzyłem jak tam z posiadłościami. O, nowe... To już nic nie mówię, ale ktoś tutaj do mnie pisze akurat. Ktoś nie ma domu nadal. I brak dostępu do usługi. O. Bardzo niefajnie. Czekajcie. Dobra, bo tutaj ktoś do mnie pisał. Już teraz mam możliwość. Ten most nadal bym chciał już skończyć. Co mi budowniczych brakuje? Są! Kolejni przybyli. Nie kończcie pracy, tylko przypiszę wam kolejnego. I tutaj zbieraczy jeszcze przyślę. Jak na razie z żywnością nie jest źle, chyba. Tylko 1% jest minus. A modyfikatory, bo ostatnio zabrakło. Brak materiałów.
magazyn pełny. Mam dość oszukane to jest. A, że ten magazyn, dobra, to teraz ma sens. I ten magazyn pełny, o panie. O panie, jest maksymalna ilość kamienia. O panie. Wy macie na coś? Wy macie mnóstwo jeszcze tutaj miejsca, to zamiast tego zamienimy to na kamień. Dwa razy. Brak dostępu do usługi. Czemuż to? Ja coś... No mogę to zbudować, ale ja bym wolał się pozbyć tych drzew, bo wtedy... No mniej terenów do... A dobra, tam zbuduję. To już tam... O, w ten. O, tutaj zbuduję, o. Niech będzie. Ale wstrzymamy budowę. Gdyż i tak brakuje w niektórych miejscach drewna do budowy. Tylko ja się dziwię, bo ja tu dałem mnóstwo terenów możliwości do budowy, a się w ogóle nie budują. Dobra, dam o w ten sposób. O. Może teraz będą bardziej chętni do budowy. Macie tutaj mnóstwo terenów do budowy, a siebie nie chcecie budować. Jak to tak? Jak to tak może być? No tutaj jest miejsce przecież, tutaj. O tu. O tu jest miejsce, o tu jest miejsce, a wy się nie chcecie budować. Komfort. Dobra, za niedługo kościół w ogóle będzie skończony, z czego jestem dumny. Już zaczynają powoli deski się pojawiać, nice. Powoli, ale do przodu. 67 mieszkańców. Jest 17 nowych osadników, 42 chłopów i 8 mieszczanów. A tutaj widzę, że za niedługo skończymy. Z czego jestem szczęśliwy. Bo wtedy będziemy mogli powoli wejść tutaj i zacząć budować tego dożonu. Aha, dobra. Tutaj drewno było przypisane, to już wszystko już wiadomo dlaczego. To zatrzymajcie tymczasowo. Trzymajcie tego budowę. Kolejni mieszkańcy, jej. Więcej was matka nie miała. A no i wiejski kościół wybudowano. Tutaj będzie dzwon. Jaki dzwon? Tu jest? Tu będzie. Tu będzie C. I on będzie w tempie takim. Albo o, w takim tempie będzie. Proszę, chodźcie do kościoła. Jak to tam idzie w ogóle ta budowa? O, mogę wysłać budowniczego. Kolet pójdzie. Ile odcinek ma minut? 30. Mi tak szybko idzie wrzucanie tych... Znaczy, tak szybko mi idzie nagrywanie tego, że nawet nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy zacząłem, a kiedy skończyłem. Naprawdę. Tak się to w tą grę wciąga. A, tu jest w ogóle. 10 jagód. Dostanę hajs i będę miał dobre... wpływy. U kogo ja chcę mieć wpływy? No niby więcej oni... Dobra, niech będzie. Mym ludziom. Dostarcz... O, już, skończyłem. To było szybkie akurat, ale to dlatego, że mam dużo jagód. To tam nie muszę się o to martwić akurat. No, 103 jagody, panie! Towary i komfort. Ostatnio zabrakło, ale to na szczęście się zmniejsza. Awans dostępny.
Dobra, to... Ci, co mają najmniej procent, to wezmę im... Dam... Nikomu więcej nie dam. No i już. Ale jakieś pojedyncze osoby są niezadowolone z żywności. Bo brakuje, dobra. Jak tak, to zbudujemy kolejny market. Ale kolejny market postawimy. O. No tu jest jeden. Ale nikt nie pracuje. Nice. To tutaj jagody. I teraz powinno to wszystko pójść szybciej. Jeszcze mamy jednego pracownika, który nie ma pracy. Tutaj pójdziesz. No i proszę, wszyscy przypisani. Pięknie jest, pięknie. I średnia imigracja teraz jest wysoka. Nice. I oczywiście brakuje towarów niektórym. Ale to na spokojnie, to się wszystkim człowiek zajmie. Bo pewnie chodzi o ubrania, brak dostępu do komfortu. Kilka osób nie ma dostępu do komfortu. Dlaczego tych też? Must rest under a roof in order to feel comfortable. Ostatnio zabrakło mi usługi i komfort. No to akurat się ulepszył domy. Masz szczęście, kobieto. Tam się upgrade'uje domy. Się upgrade'ują. Dobra, zobaczmy. Jest. Buduje się kolejny. Nice. Właśnie na to czekałem. Tutaj też ktoś się buduje? Nie, ale tutaj się buduje. I dobrze, bo już mi tu zaczynają ludzie płakać. I trzech nowych osadników. I więcej buź do wykarmienia. Dobra, dom się powiększa. Ten dom się powiększa. Nice. Jestem jak najbardziej zadowolony. No, to chyba będziemy, widzowie, kończyć. O, mój panie, mój rządca, dobra, to ty badaj kolejne rzeczy. Będziemy kończyć w tym odcinku. Już zrobiliśmy tutaj dużo. Tutaj widzę, że się kolejne domy budują, także nice. No i co? Kolejne budynki zbudujemy potem. Ale zanim to... Robimy to. Zaraz, terytorium, nie. A mogę jakoś schować w ogóle? Steel U. Nie to, chciałem... Jakoś, mogę schować? Nie mogę schować. Ale się ulepszyły domy. O, zrobię coś takiego. O, i to będzie nice wyglądało. No i co? To by było na tyle, widzowie, w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i będziecie chcieli więcej odcinków na moim kanale. To będą tylko 3 odcinki, które będą się pojawiały. No.
No, to by było na tyle, widzowie, w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. No, będą na razie tylko dwa, trzy materiały na zapas. A jeśli będziecie chcieli więcej odcinków, to nagram dla was więcej z Foundation. No to co? Do zobaczenia. Oczywiście zostawcie łapkę w górę pod odcinkiem, jeśli chcecie więcej. Subskrypcji na kanale, jeśli chcecie mnie wesprzeć. I komentarz, czy wam się podobał odcinek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao.